Witam serdecznie, moja godność Przemysław Chrysilewski, jestem montażystą, nie powiem tylko filmowym, ale również montażystą różnych form audiowizualnych, teledysków, prezentacji, performance'ów, no ale też montażystą filmów dokumentalnych i fabularnych. Na tym się dzisiaj skoncentrujemy, to będzie nasze narzędzie. Spróbujemy pokrótce sobie przeanalizować, czym jest montaż, jaką ma definicję, jakie ma style, i co tak naprawdę może w nas zostawić. Ja uprawiam ten zawód już od wielu lat. Za mną jest montaż ponad 50 dzieł fabularnych, dokumentalnych, teledysków, krótkich form audiowizualnych. I powiem Wam szczerze, że tak jak na początku drogi myślałem, że montaż jest zawodem stricte technicznym, odtwórczym, to dzisiaj widzę, że montaż może być również kreatywny i ma w sobie wiele elementów, których sam jeszcze nie odkryłem. Przy każdym nowym filmie odkrywam je na nowo. I czuję, że montaż, obserwując to, co się dzieje w świecie internetu, widzę, że montaż jest to narzędzie, które chyba najmocniej się rozwija pośród innych zawodów filmowych. Jego progresywność, jego oryginalność jest zaskakująca i myślę, że Wy również odkryjecie w nim coś interesującego i zatrzymacie się na chwilę i zaczniecie eksplorować ten świat, niezwykły świat przekazu audiowizualnego, które traktowane narzędziem montażu może znaczyć więcej, niż nam się wszystkim wydaje. Uprawiam swój zawód z wielką pasją. Powiem Wam szczerze, że czym jest montaż, odkryłem tak naprawdę dość późno. Nie byłem świadom na początku swojej drogi, czym to narzędzie jest i co może we mnie zostawić, czym może mnie wzbogacić. Ale w momencie, kiedy zacząłem odkrywać pokłady, które przelewały się do mojego życia i wzbogacały go, zacząłem go eksplorować jeszcze mocniej, głębiej, odkrywać w nim kolejne pokłady. Zacząłem szukać w sobie elementów, które mogłyby być reprezentowane w montażu, czyli mojego własnego stylu. Jak również zacząłem przenikać się filmami, które robiłem i zacząłem używać w życiu pewnych skrótów myślowych, pewnych elementów, które zostały ze mną i zostają do dzisiaj. Rozpocznijmy więc od definicji montażu. Zastanówmy się chwilę, czym jest dla nas montaż. Czy mamy swoją definicję i co ona oznacza? I czy jest ona kompletna? Czy kompletnie opisuje montaż? Zauważcie, że w literaturze możemy znaleźć wiele definicji. Każda z nich traktuje montaż w inny sposób. To może dać do myślenia, że każdy z nas może mieć własną definicję. Czy to opartą na własnych doświadczeniach, czy opartą na opracowaniach naukowych. Moja przygoda z definicją montażu zaczęła się na egzaminach wstępnych w Łodzi, właśnie na montaż, kiedy siedziałem przed komisją, oczywiście bardzo zestresowany. Dostałem pytanie, czym jest montaż filmowy. Ja oczywiście byłem przygotowany, podstawowe pytanie. Zacząłem opowiadać, że montaż filmowy jest to proces, w którym montażysta wybiera spośród wielu godzin materiału ten, który najbardziej odpowiada, jest dobrze zrealizowany, jest poprawny. Najbardziej odpowiada wizji reżysera. Na co Milenia pochyliła się nade mną i powiedziała: Panie Przemysławie, montaż to emocje, to czyste emocje. I wtedy zdałem sobie sprawę, że moja definicja montażu będzie ewoluowała. No bo co to są emocje? To jest podstawowa jednostka narracji, jaką używamy w filmie. Każdy film ma inne emocje. Możemy spojrzeć sobie na koło emocji, które zawiera w sobie kilkanaście opisów emocji. Zły, szczęśliwy, smutny, zatroskany. Możemy mnożyć tych emocji wiele, więc im więcej emocji, tym tak naprawdę więcej definicji montażu. Z jednej strony możemy mówić o montażu jako procesie technicznym, czyli rzeczywiście naszym narzędziem są nożyczki, przyklejamy dwa ujęcia, i na tym polega montaż, ale też możemy mówić o montażu jako o procesie twórczym. Poprzez odpowiednie ułożenie ujęć, konstrukcję sceny czy też całego filmu możemy zyskać nowe znaczenia. I tu zatrzymajmy się na moment i zastanówmy się,
gdzie pojawia się emocja. Zacznijmy od podstawowej jednostki filmowej, czyli ujęcia. Ujęcia, które składa się z początku i końca. Czyli my jako montażyści podejmujemy już dwie decyzje w jednym ujęciu. Dwie decyzje. Pierwsza decyzja, gdzie rozpoczniemy ujęcie. Druga decyzja, gdzie go skończymy. To już jest montaż. Podajmy na to, mamy ujęcie, w którym aktor robi wiele rzeczy, różnych rzeczy, a my wybieramy tylko jedną szczególną. I tu z pomocą nam przychodzi radziecki teoretyk kina Lew Kuleszow, który stworzył pewien eksperyment polegający na tym, że sfilmował aktora, który bezemocjonalnie siedział przy stole, patrzył w dal i nic nie robił. Ujęcie trwało, dajmy na to, 4 sekundy. Ujęcie, które nie znaczy nic. Bez kontekstu nie znaczy nic. Nie wiemy, czy parzył kawę, co się wydarzyło przed, co się wydarzy później, w trakcie czego jest. Dopiero w momencie, kiedy to ujęcie zestawił z ujęciem leżącej broni na stole, stworzył nowe znaczenie na styku. Tu. Stworzył nowe znaczenie. Mężczyzna myśli o morderstwie. Nie wiemy, czy morderstwie kogoś, czy samobójstwie. Spójrzcie. Ujęcie, które nie znaczy nic, doklejamy drugie, tworzy się nowe znaczenie. A przy okazji tworzy się emocja w bohaterze, której nie było wcześniej. Lew Kuleszow poszedł dalej. Wziął to samo ujęcie mężczyzny, 4-sekundowe, które nie znaczy nic, dokładnie to samo. I połączył to ujęcie z nagą kobietą. I spójrzcie, że ten mężczyzna, który przed chwilą myślał o morderstwie, bo było doklejone ujęcie z bronią, w tym momencie myśli o nagiej kobiecie. Czyli zaczyna się w nim proces, tak naprawdę w nas, w widzach, proces emocjonalny, który tworzy w naszej głowie emocje, których wcześniej nie było. Lew Kuleszow oczywiście zestawiał to ujęcie mężczyzny z różnymi innymi ujęciami, na przykład płaczące dziecko, nowe znaczenia. To samo ujęcie, talerz gorącej zupy na stole. Spójrzcie więc, jak potężnym narzędziem może być montaż. Jeżeli w funkcji dwóch ujęć tworzymy nowe znaczenie, którego nie było, to wyobraźcie sobie, że jeżeli mamy scenę złożoną z kilkunastu, z kilkudziesięciu ujęć, scena tworzy sekwencję, sekwencja tworzy akt, a akt tworzy akty tworzą cały film. Spójrzcie, że przy tych, dajmy na to, 1000 cięć, bo tyle często się zdarza, że w filmie fabularnych się pojawia, to spójrzcie, jak potężnym narzędziem może być kreatywnym, może być montaż. Oczywiście Tarkowski mówił o tym, że montaż nie jest dziedziną kreatywną, bo tylko odnajduje ten jedyny możliwy, najlepszy sposób na opowiedzenie historii ze skończonego materiału, który ma skończoną ilość możliwości. To jednak ja uważam, że pojawiają się, w zależności od oczywiście natchnienia, od jakiegoś geniuszu, pojawiają się czasem na montażu idee, za którymi możemy pójść, których wcześniej nie było. I to jest nasza kreatywność, nasza twórczość. Obiecuję Wam, że każdy z Was, jakby dostał ten sam materiał, każdy z Was zaprezentowałby inny film. Często nawet znacznie różniący się od założeń scenariuszowych czy założeń reżyserskich. Ja lubię definicje, które porównują montaż do rzeźbiarstwa na przykład, że naszym narzędziem jest dłuto i młotek, czyli nasze cięcie. Mamy kształt, mamy wielki kamień, któremu się przypatrujemy, tak jak mamy wielki materiał filmowy i przypatrujemy się jemu holistycznie, z każdej strony. I wtedy podejmujemy decyzję, jak go manipulować, od czego zacząć rzeźbienia, czy od ogólnego kształtu, czy jednak skupić się na jednej małej scenie, która jest najważniejsza w filmie, a właściwie może znaleźć jedno ujęcie, od którego możemy zacząć narrację całego filmu. Jedno spojrzenie, jeden tekst i od niego budować pozostałe sensy. Ja uważam, że montaż pojawia się w momencie, kiedy z 70 godzin materiału zrealizowanego na planie tworzymy dwugodzinny film,
który zawiera historię, która miała być zrealizowana, historię, która była zawarta w scenariuszu, ale również dodaje coś ekstra, coś, czego nie było w świadomości na etapie preprodukcji czy produkcji. Wtedy zaczyna się montaż, kiedy dodajemy przez to nasze narzędzie nowych znaczeń, których nie było wcześniej. Zastanówmy się jeszcze nad tą podstawową jednostką, czyli ujęciem. Ujęciem i dźwiękiem do ujęcia. Pamiętajcie, że możecie odseparować ujęcie od dźwięku. Możecie osobno montować dźwięk i osobno montować ujęcia, co może dać nam też dodatkowe nowe znaczenia. Z francuskiego montaż, czyli sekwencja ujęć, z angielskiego editing, czyli edycja tekstu. Mówi się edytor jako osoba, która edytuje tekst do książek. Mówi się edytor, który pisze teksty do newsów. I a propos newsów, możemy się też chwilę na tym zatrzymać. Każdy z nas ogląda przekazy telewizyjne, ogląda wiadomości i widzi, że na każdym kanale ta sama wiadomość brzmi nieco inaczej. Czasem skrajnie odmiennie, przeciwstawnie. To jest właśnie montaż, to jest ta selekcja, to jest editing tekstu, montaż tekstu, ale i odpowiednich obrazów, które mają nam skontrapunktować tekst. Mają albo potwierdzić tezę, albo jej zaprzeczyć. Więc widzicie, jak potężnym narzędziem może być montaż. Teraz zastanówmy się nad stylami montażu, których jest przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście. Znowu w literaturze możemy spotkać wiele tych definicji różnego rodzaju. Ja się skoncentruję tylko na kilku, tak żeby Wam pokazać, co możecie użyć w swojej pracy, jaki styl. Trzeba pamiętać, że jak będziecie pisali scenariusz, realizowali zdjęcia, to musicie już zacząć myśleć o montażu, że ten montaż nie pojawia się dopiero w momencie, kiedy zrealizujecie materiał, ale już w momencie pracy nad scenariuszem czy pracy nad sceną. To pozwoli Wam uniknąć poszukiwań, bo możecie już podjąć pewne decyzje wcześniej. Ale co też ważne, nadać już pewien styl swojej pracy. Zacznijmy od stylu syntetyzującego, czyli tego stylu, który obrałem tutaj w montażu tej mojej wypowiedzi, mojego wykładu. Otóż to jest styl syntetyzujący. Mamy jedność miejsca, mamy jedno tło i bohatera, który widać, że są wyraźne cięcia i wybór tylko tych najważniejszych fragmentów, tych najważniejszych elementów, które chciałem Wam przekazać. Oczywiście, żeby Wam zobrazować to lepiej, możemy opowiedzieć o ujęciu realizowanego w pokoju, gdzie bohater siedzi na kanapie i czeka. Robimy cięcie, mamy to samo ustawienie kamery, robimy cięcie, bohater siedzi przy stole, czeka dalej. Robimy kolejne cięcie, odkurza, kolejne cięcie, stoi przy oknie. Co nam to daje? Otóż daje nam to upływ czasu. Pokazuje nam, że bohater czeka dłuższy czas na coś, na kogoś. To jest styl syntetyzujący. Oczywiście ten styl również możemy użyć po to, żeby wzmocnić jakieś elementy. Na przykład mamy imprezę, gdzie bohater tańczy. Wybieramy tylko te fragmenty najciekawszego, najmocniejszego tańca, robiąc sklejki syntetyzujące, tak zwane sklejki animacyjne, bo bohater przeskakuje, raz tańczy tak, ale czujemy wzmocnienie po każdym cięciu. Przy kolejnym ujęciu mamy wzmocnienie jego emocji, jego zabawy, jego tańca. To jest styl syntetyzujący. Kolejnym stylem jest styl analityczny, czyli tak zwany ciągły. Mamy aktora, który wychodzi z mieszkania w planie ogólnym, ubiera kurtkę i wtedy na ruchu tniemy na przykład do bliższego planu, nakłada tą kurtkę, nakłada czapkę. I mamy takie troszkę niewidzialne cięcie na ruchu. To daje nam jedność miejsca, czasu i akcji. Jakby opowiadamy, wprowadzamy widza w czas jeden do jeden, w czas, który się dzieje w danej scenie jeden do jeden. Dodajemy elementy jeden do jeden. Kolejny ze styli to jest styl, który odkryłem niedawno przy pracy nad filmem Boże Ciało. Na samym początku, przy przeglądzie materiału, okazało się, że Piotrek Sobociński zrealizował bardzo dużo ustawień kamery. Na tyle dużo, że wpadłem na taką ideę. Idea polegała na tym, żeby nie powtarzać ustawień kamery. Raz wykorzystane ustawienie z jego zawartością nigdy nie było używane po raz kolejny. Czyli progresywnie używałem coraz to nowych
ustawień kamery. Spróbowałem tego modelu w scenie kościelnej, gdzie nasz ksiądz Daniel odprawia pierwszą mszę. Okazało się, że dzięki użyciu temu stylowi wprowadziliśmy widza w narrację relatywną. Czyli przeprowadzamy go poprzez kolejne miejsca, tam gdzie pojawia się kamera, tam widz zaczyna obserwować coraz to nowe elementy jednej sceny. Sceny, która dzieje się na ołtarzu, ale poprzez użycie kolejnych ustawień kamery zaczyna rozumieć tą scenę albo inaczej, albo głębiej. I ta idea fix sprawdziła się w całości filmu. Czasem stawałem na głowie, żeby nie powtarzać ustawień kamery, bo okazywało się, że w pewnych ustawieniach po prostu aktorzy grają lepiej, w danych dublach są lepsi. Natomiast ta idea, która nam przyświecała od początku do końca, spowodowała, że w tak subtelnym filmie widz przestał subiektywizować narrację, czyli przestał oglądać ten film z punktu widzenia czy to Daniela, czy to wdowy. Tych punktów widzenia było na tyle dużo, że widz sam zaczął sobie budować znaczenia. Zaczął budować sobie opinię na temat tego, co widzi. Progresywny styl też nam daje takie poczucie, że nie wracamy do tego, co już widzieliśmy, do tego, co czuliśmy. Na przykład w serialach często możemy spotkać sytuację, w której mamy scenę dialogową między dwoma bohaterami i cały czas widzimy, przełączamy kamery raz na jednego aktora, raz na drugiego. A, B, A, B. I w pewnym momencie może nas to nużyć. Jakby nie mamy tego progresu, nie mamy tej atrakcji, dodatkowej atrakcji, dodatkowych elementów, które ciągnie nam narrację do przodu. Jest progresywna. Idziemy cały czas do przodu. To jest bardzo ciekawy styl, coraz częściej pojawiający się w kinie. Bardzo Was zachęcam do myślenia o nim i do używania go w swojej narracji. Kolejny styl jest to montaż wewnątrzkadrowy, czyli nie mamy cięcia. Mamy ujęcie, które jest zainscenizowane tak, że kamera podąża na przykład za bohaterem, pokazuje to, co się dzieje na pierwszym planie i to, co dzieje się na drugim planie. Więc widz sam sobie oglądając ekran, sam sobie montuje, przeskakując wzrokiem fragmenty. Jakby sam sobie montuje scenę, sam sobie ją opowiada. Ponadto ruch kamery wskazuje na pewne elementy w scenie, na detale, na spojrzenia, podąża za bohaterami. To jest styl, który wykorzystaliśmy przy pracy nad filmem Ostatnia rodzina. Tam znowu ustawiliśmy sobie ideę fix. Ideę, która polegała na tym, że sceny są realizowane w tak zwanych master shotach, czyli cała scena to jest jedno wielkie ujęcie. Wydarzyło się coś ciekawego, bo zaczęliśmy pracować w tym filmie już na etapie storyboardów. Montaż już był na etapie storyboardów, czyli rysowaliśmy storyboardy. Ja poprosiłem reżysera, żeby nagrał próbę aktorską, cały scenariusz z próby aktorskiej. I zacząłem montować storyboardy, czyli te obrazeczki z rysunkami danej sceny, jak będzie podążała kamera, co będzie pokazywała w kolejnych elementach. A pod spodem miałem ścieżkę dźwiękową z próby aktorskiej. Dzięki czemu mogliśmy tak skomponować ujęcia bez montażu. A montaż był wewnątrzkadrowy, czyli montaż był poprzez ruch kamery. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Oczywiście, jeżeli mamy do dyspozycji tak powiem, tradycyjny model montażu, czyli mamy scenę zrealizowaną z różnych kątów, z różnych ustawień, w różnej wielkości planu, to ja jako montażysta mogę sobie ją skonstruować jak tylko chcę. Mogę usunąć fragmenty tekstu, mogę przestawić ten tekst, mogę użyć ujęcia w taki sposób, żeby podbijać pewne znaczenia, na przykład trzymać dłużej jednego bohatera na bliskim planie, który cały czas słucha i widzimy, że w nim budują się emocje, albo pokazać innego bohatera. W tym przypadku, w przypadku Ostatniej rodziny, nie było to możliwe, więc ten etap montażu musiał nastąpić jeszcze w etapie preprodukcji, czyli w etapie budowania storyboardów i montażu właśnie wewnątrzkadrowego. To jest bardzo ciekawy, bardzo lubię ten model. Jeszcze porównując te dwa filmy, Boże Ciało, gdzie miałem około 1000 ujęć, w tym jakieś 800 niepowtarzalnych,
czyli progresywnych. I film Ostatnia Rodzina, gdzie tych ujęć było zaledwie 260 chyba 3, a cały montaż odbywał się wewnątrzkadrowo, to pokazuje różnicę, wielką różnicę w narzędziu montażu. Więc wracamy do definicji, czym jest montaż w jednym przypadku i w drugim przypadku jest zupełnie czymś innym. Inaczej możemy zdefiniować montaż filmowy. Kolejnym elementem w montażu, który uwielbiam i ja uważam, że jest to najważniejszy element w naszej pracy, w kreatywności, to jest przypadek. Przypadek, który często wynika z faktu, że coś nam się źle naciśnie na klawiaturze lub program się zawiesi, to może spowodować, że zaczniemy dostrzegać takie zestawienie, taki element, którego wcześniej nie widzieliśmy. I uczulam Was na niego, bo warto z niego korzystać. Warto być czujnym na przypadek. Nie należy się zamykać w swojej wiedzy, doświadczeniu. Trzeba być otwartym. Ja miałem wielokrotnie sytuację w filmie, w którym wykorzystałem elementy przypadku, cięcia, które pojawiły się niechcący, a zacząłem je używać jako element twórczy, jako mój element. Dla przykładu, wykorzystałem fragment ujęcia, w której bohaterka sadziła kwiaty, myśląc o tym, co się wydarzyło lub o tym, co się dzieje. Reżyser powiedział cięcie, ale operator nie wyłączył kamery. Aktorka wstała, widzieliśmy tylko i wyłącznie jej taki plan i trzymała ręce i zaczęła tymi rękami pracować, zaczęła sobie przeżywać. I to ujęcie, które oczywiście na pierwszy rzut oka było do wycięcia, bo już jest po cięciu reżyserskim. Ja wyrzuciłem ten dźwięk z planu, kiedy już ekipa zaczęła rozmawiać, i wykorzystałem to ujęcie jako element przeżywania bohatera, jako element, który dał mi w tej scenie coś więcej, czego nie miałem, co w ogóle nie było zaplanowane. To był przypadek, ale ja go wykorzystałem, więc bardzo Was uczulam na to, jak pojawi się w waszej pracy przypadek, bo to jest wspaniałe narzędzie. Czasem nawet mam wrażenie, że przypadek to jest nic innego jak właśnie talent. Talent do wyszukiwania przypadku. Że talentem można nazwać to, że ktoś jest czujny na przypadek, na elementy, które zauważa w rzeczywistości, których nikt nie widzi, a które nie mieszczą się w takim ogólnym wyobrażeniu, w ogólnym poczuciu. To jest bardzo ważne, przypadek. Pamiętacie, jak będziecie konstruowali swoją scenę poprzez montaż, czy to na etapie storyboardów, czy to już na etapie montażu, pamiętajcie o emocjach, o tym, od czego zaczęliśmy. Okazuje się, że według badań większość emocji, które dostaje widz z ekranu, to nie jest wcale słowo, to nie jest wcale emocja wynikająca z głosu, z tembru głosu, tylko z obrazu, z emocji zawartej na twarzy bohatera. To jest według różnych badań 60-70% to są emocje na twarzy. Więc według tego efektu Kuleszowa, o którym mówiliśmy wcześniej, okazuje się, że emocje są na twarzy. Pamiętajcie o tym podczas konstruowania scen. Pamiętajcie o miejscach, które chcecie wyjątkowo zaznaczyć, podkreślić, że czym bliższy plan wykorzystany, tym więcej emocji będzie spływało na ekran. Czym jesteśmy dalej, tych emocji widzimy mniej, czym jesteśmy bliżej, widzimy ich więcej. To jest bardzo ważne, bo dzięki temu możemy sobie określić w scenie taki punkt, najważniejszy punkt, gdzie chcemy operować bliskim planem i na nim się skoncentrować. A pozostałe elementy opowiadać planem szerszym. Mówię tu o gradacji planu. Oczywiście są pewne zasady montażowe, o których oczywiście możemy tutaj opowiedzieć, ale również możecie sobie od nich poczytać. Ja tylko zaznaczę, że są pewne zasady montażowe języka filmowego, które jeszcze jak studiowałem w szkole filmowej obowiązywały. Dzisiaj one już nie obowiązują do końca. Percepcja widza zmieniła się na tyle, że możemy te zasady łamać. Na przykład gradacja planu, czyli możemy robić cięcie. Kiedyś mogliśmy zrobić cięcie między dwoma
wielkością dwóch planów, czyli gradacja musiała być poprzez dwa plany. Czyli z planu ogólnego mogliśmy się ciąć na plan amerykański. Z planu amerykańskiego, czyli do kolan, mogliśmy się ciąć do planu bliskiego. Cięcie z amerykańskiego na pół zbliżenia do pasa było dziwne, było pewnym błędem, że jest jakiś dziwny skok. Dzisiaj tych zasad nie ma i zachęcam Was do odwagi i do eksperymentów. Zachęcam Was również do tego, żebyście rozwijali swój styl montażowy, swój świat montażu i żebyście odkrywali kolejne elementy montażu, bo jeszcze jest wiele do odkrycia. Kolejnym ważnym elementem jest tempo, czyli rytm. Troszkę jak w tańcu. Troszkę jak w tańcu. Czy tempo naszej sceny jest adekwatne do tempa dramaturgii naszej sceny? Tutaj lubię bardzo anegdotkę do wcipu. Pewnie nieraz byliście w sytuacji, w której opowiadaliście ten sam dowcip w różnym towarzystwie, w różnych okolicznościach i za każdym razem ten niby ten sam dowcip brzmiał inaczej. Zastanówmy się, dlaczego brzmiał inaczej. Być może dlatego, że podawaliśmy go w innym tempie. Robiliśmy inne pauzy, inne wybrzmienia. I czasem ten dowcip działał lepiej, czasem gorzej. I po to jest właśnie narzędzie montażu. Jeśli mamy, traktujemy dowcip jako nasz scenariusz, dowcip jest napisany na kartce, każdy z nas może go opowiedzieć. Jeżeli opowiadamy ten dowcip, to stajemy się aktorem. Opowiadamy go w jednym dublu, w jednym planie ogólnym. Później powtarzamy ten dowcip w bliższym planie i coraz bliższym. I za pomocą montażu możemy skonstruować idealny dowcip. Czyli jeżeli my chcemy osiągnąć pewną strukturę dowcipu, czyli ustawić na przykład suspens, czyli pauzę przed najważniejszymi słowami, czyli zwrotami akcji w dowcipie lub kulminacją, lub puentą, to możemy poprzez narzędzie montażu te pauzy albo wydłużać, albo skracać. To jest bardzo ważne do osiągnięcia tempa, żeby widz cały czas się czuł zaangażowany, pobudzony, czuł się cały czas w środku tego dowcipu. To jest bardzo ważne. Oczywiście każdy z nas ma inne tempo, inne poczucie tempa. Każdy z nas inaczej tańczy, inaczej opowiada, ma inną dynamikę słów. Aktorzy również. Różni aktorzy mają różne tempo narracji, wypowiadania słów, wcielają się w różne postacie. Ważne jest to, żeby zrozumieć tempo, poczuć tempo danej sceny. Czasem bywa tak, że scena, mimo że zrealizowana z różnych ustawień kamery, z różnymi wielkościami planu, okazuje się, że sama scena została troszkę zrealizowana troszkę za szybko. Ona się za szybko opowiada. Potrzeba w niej trochę więcej przestrzeni. Tu dla przykładu opowiem scenę w konfesjonale, scenę z Bożego Ciała, scenę, w której jedna z bohaterek spowiada się księdzu i opowiada o sytuacji, w której biła syna, bo ten palił papierosy. Otóż okazało się, że właściwie w każdym dublu, każdy z naszych dubli jest zbyt szybki. Ona za szybko opowiada, nie ma czasu na poczucie się w tym konfesjonale. W montażu tej sceny poprzez odpowiednią manipulację długością pauz zmieniłem tempo sceny. To tempo jest znacznie wolniejsze. Naprawdę, uwierzcie mi, znacznie wolniejsze niż to tempo zrealizowane na planie. Dzięki czemu te pauzy, które zaczęły powstawać, zaczęły działać na widza w taki sposób, że widz zaczął wypełniać się tą przestrzenią. Oczywiście bardzo trudno jest o tym mówić, bo każdy widz czuł coś innego, ale zaczęła się tworzyć jakaś taka przestrzeń intymności, dzięki której każde kolejne słowo wypowiedziane przez tą panią, która się spowiadała, brzmiało dużo mocniej. Robiła pauzę i mówiła kolejną rzecz, kolejne słowo. W tej pauzie przepracowywała sobie bardzo dużo w głowie. Myślała. Więc te sztucznie tworzone pauzy dawały mi dodatkową wibrację w scenie. Coś, czego nie było. Coś, co być może straciło się w tempie sceny. Bądźcie czujni na tempo sceny.
Zastanówcie się przed inscenizacją na planie, a później na montażu, czy tempo tej sceny jest odpowiednie. Pamiętajcie o tym, że możemy również pracować nad ścieżką dźwiękową. To też jest narzędzie montażu. Nie tylko słowo i obraz, ale również dźwięk. Do tego możemy dołożyć muzykę. Użycie odpowiedniej muzyki w danej scenie może nam podbić pewne znaczenia. Smutek, radość, oczekiwanie. Oczywiście muzykę też możemy traktować kontrapunktowo, czyli możemy do smutnej sceny użyć wesołej muzyki. Na zasadzie kontrastu wzmocnią nam się znaczenia. Muzyka będzie jeszcze bardziej wesoła, a scena będzie jeszcze bardziej smutna. Czyli taki percepcyjny element. Jeśli mamy cały czas głośno, to w pewnym momencie przyzwyczajamy się do tej głośności i staje się to dla nas normalne, zwykłe. Ale jak z głośnej sceny przetniemy się do sceny cichej, to ta cisza będzie jeszcze mocniejsza. Dużo mocniejsza. Na zasadzie białe koło czarnego jest bielsze niż białe. To jest bardzo ważne. Czyli amplituda zmiany, sinusoida zmiany, zarówno tempa, jak i natężenia dźwięku, czyli mamy elementy percepcyjne obrazu i elementy percepcyjne dźwięku. Kolejnym elementem w kreatywności montażu jest myślenie abstrakcyjne. Czyli dajmy na to, co by było, gdybyśmy zaczęli film od ostatniej sceny. Dla przykładu opowiem historię z montażu filmu Ostatnia Rodzina, w którym zmieniliśmy rozpoczęcie filmu. Film rozpoczyna się od wywiadu Zdzisława Beksińskiego z Marszandem Dmowskim, który prowadzi z nim wywiad. I wyjąłem pewien fragment z końcówki filmu, gdzie Zdzisław Beksiński mówi: a może żyjemy w pewnej wirtualnej rzeczywistości? I to spowodowało, że wchodzimy w ten film jakby w wirtualną rzeczywistość, że to się nie wydarzyło naprawdę, że przygotowujemy widza na zupełnie inną wrażliwość niż tą, którą by miał, gdybyśmy zaczęli film od pierwszej sceny, czyli od sceny, w której Zdzisław idzie przez osiedle z żoną i z matką i powoli poznajemy ten świat. Tu już jesteśmy i Zdzisław na początku opowiada o swoim marzeniu śmierci. O tym, że jest oswojony z nią i ma pewne wyobrażenie śmierci. Wyobrażenie tego, jakby ta śmierć miała wyglądać w jego życiu. To od razu uczula i nakierowuje widza, jego wrażliwość, na odczytywanie kolejnych scen zupełnie innym kluczem niż to, gdybyśmy tej sceny nie użyli. To był pomysł montażowy. To był pomysł, który spowodował, że historia nabrała innej wibracji już od samego początku. Bo właściwie można powiedzieć, że w filmie najważniejszy jest początek i koniec, a to, co się dzieje w środku, jest mniej ważne. Oczywiście jest ważne, ale w środku to już jest podróż. Już się tak nie zastanawiamy, już jesteśmy w tej emocji. Zaczynamy oglądać film i albo nas on zaprosi do swojej historii, pójdziemy za tą historią, albo nie. Jak skończymy dobrze film i otworzymy ten film tak, że widzowie wychodzą z kina i mówią, zaczynają rozmawiać o filmie, że poraziło ich to zakończenie, albo otworzyło to zakończenie, to też jest bardzo ważne, dlatego początek i koniec filmu to często w montażu są te elementy, które ewoluują przez cały proces, od pierwszej do ostatniej wersji. Czasem bywa tak, że do samego końca pracujemy nad zakończeniem filmu. Gdzie skończyć ostatnie ujęcie? W którym momencie? Albo na której scenie stworzyć? Bo często bywa tak, że film się kończy w kilku miejscach. Pytanie, czy skończyć go film tu, czy zostawić jeszcze jedną scenę, czy jeszcze jedną scenę, na przykład kilka zakończeń. W Bożym Ciele, dajmy na to, mamy zakończenie otwarte. Kończy się to na ucieczce Daniela z Poprawczaka i ucinamy w momencie, kiedy Daniel mija naszą kamerę, jakby mijał nas, i wtedy kończymy, otwieramy zakończenie, nie wiemy, gdzie pobiegł, co się z nim wydarzyło. Oczywiście na planie scena była zrealizowana, miała swoją kontynuację, nie będę wam zdradzał, ale miała swoją kontynuację. Natomiast obcięcie tej sceny wcześniej spowodowało otwarte zakończenie i dużo więcej emocji, dużo więcej znaczeń i dużo więcej narzędzi do interpretacji, do rozmowy dla widza niż to, gdybyśmy mu powiedzieli dalszą część tej sceny. To też się dotyczy właściwie każdej sceny, bo każdą scenę możemy
skończyć w środku, skończyć w jakimś elemencie niedopowiedzenia. Tak samo każdą scenę możemy rozpocząć w elemencie niedopowiedzenia, znaleźć się już w środku sytuacji. Nie musi być to pukanie do drzwi, kto tam, otwierają się drzwi, Jan Kowalski, a co Jan tu robi? No przyszedłem z pocztą. Trzeba być zawsze na to czujnym, czy na pewno opowiedzenie sceny od początku do końca jest dla nas dobre. Czy nie lepiej zawieszać pewne emocje i w kolejnej scenie dodawać kolejne znaczenia, przyklejać. Znowu obcinamy dwie sceny, nie na początku i na końcu, tylko obcinamy gdzieś tam w środkach. Wtedy łączymy i powstaje tu na styku zupełnie nowe znaczenie. To jest bardzo ważne, to jest bardzo czujne, bo zarówno to dotyczy każdego jednego ujęcia, jak również całej kompozycji sceny i całego filmu, czyli początku i jego końca i tych wszystkich puent. Bardzo pokrótce opowiem Wam również o higienie pracy. Jak w każdej pracy należy ją zachowywać, tak żeby się czuć bezpiecznie. Co mam na myśli bezpiecznie? Otóż, jeśli odpowiednio zadbamy o porządek w naszym projekcie, czyli stworzymy sobie katalogi do ujęć, katalog do muzyki, katalog do dodatkowych elementów, jak dźwięki, katalog do jakichś plansz, do napisów, do efektów, to pozwoli nam bardzo szybko i sprawnie pracować i nie poświęcać czasu na odszukiwanie tego, co chcielibyśmy w tym momencie mieć, tylko od razu możemy reagować i mieć do dyspozycji materiał. To troszkę jak muzyk, który gra na fortepianie i ma poukładane nuty. Jeśli ma nieporządek w tych nutach, to jak gra, zanim znajdzie kolejną stronę, to musi przestać grać. Tworzy tą wibrację. Nie tworzy, tylko przerywa tą wibrację. Zrywa się narracja. I zanim odnajdzie te kolejne nuty, musi minąć czas, żeby znowu wejść w ten rytm tworzenia. Dla mnie praca na klawiaturze jest troszkę jak gra. Jest wprowadzanie się w pewien stan i gra z materiałem, z pewnym rytmem. I ważne jest to, żebyście sobie odpowiednio dbali o projekt, o nazewnictwo tego projektu. Również ważnym elementem jest dobre opisanie materiału, czyli po zrealizowanych zdjęciach warto obejrzeć materiał i opisywać za pomocą markerów poszczególne elementy, które nam się w jakiś sposób podobają szczególnie, wybijają się. Również możemy być czujni na przypadek, że coś się takiego pojawiło, co nie było planowane, a coś, co może nam posłużyć jako nasz materiał. To jest bardzo ważne, higiena pracy, żebyście mogli grać na klawiaturze i tworzyć film, i żeby to była piękna muzyka. Na zakończenie chciałbym Was poprosić o obejrzenie dwóch filmów, które mam nadzieję, że będą dla Was takim materiałem do zastanowienia. Materiałem, w którym być może odkryjecie te wszystkie idee, o których dzisiaj mówiłem. Pierwszym z filmów jest film dokumentalny Marcela Łozińskiego, Ćwiczenia warsztatowe. To jest taki krótki dokument, który pokazuje, jak z tego samego materiału można zbudować różne znaczenia. I oczywiście, jak to w filmie dokumentalnym, który się różni od reportażu tym, że w dokumencie poprzez odpowiednią strukturę tworzymy metaforę. To jest świetny, ciągle aktualny film. Myślę, że da Wam dużo do myślenia. Zaś drugim filmem, a właściwie dwoma filmami, jest film, który miałem okazję montować z dwójką reżyserów, z ojcem i synem, również z Marcelem Łozińskim i z jego synem Pawłem Łozińskim. To jest Ojciec i film, Ojciec i syn i Ojciec i syn w podróży. Wersja druga, Marcela dłuższa. Zobaczycie, jak również z tego samego materiału można konstruować różnego rodzaju wypowiedzi, różnego rodzaju emocje, różnego rodzaju tempa. Jak ta sama zawartość scen może być poprzez odpowiedni układ scen przed i po, może znaczyć coś innego. Tam również mamy do dyspozycji różne znaczenia początków. Oba filmy mają różne początki, różne zakończenia, więc bardzo Wam polecam te dwa filmy, żeby sobie wzbogacić swoją świadomość na temat montażu i jakby troszkę się natchnąć tym,
i poczuć, że to narzędzie może być naprawdę wszechstronne i godne uwagi i wspaniałe do eksplorowania. I tego Wam życzę. Życzę Wam, żebyście odkryli w sobie montażystę, żebyście odkryli nowe style, żebyście własnym montażem dodali do swoich filmów więcej niż w tych filmach było. Żebyście byli filmowymi odkrywcami. Pozdrawiam. Przemysław Chryścilewski.